Dzień dobry Państwu, to ja jestem Wojtek Kardyś. Przepraszam za tą niedogodność, ponieważ ja miałem wystąpić o godzinie 16. Występuję o 16.30, dlatego że korki w Warszawie, bo uwaga, jechałem samochodem. Ja wiem, głupio mi, ale jechałem z jednej konferencji na drugą. Ja powinienem przyjechać tutaj z rowerem, oczywiste, zajmuję się PR-em. Ja powinienem tutaj wjechać rowerem przed na scenę. Ale kurczę, nie pomyślałem. O właśnie, bo mogę zabrać ten rowerek. Dobrze, drodzy Państwo, dzień dobry, ja jestem Wojtek Kardyś, na co dzień zajmuję się PR-em, czyli pomagam markom komunikować się głównie poprzez social media. I Hania do mnie napisała jakieś tam 2 tygodnie temu i mnie poprosiła: hej Wojtek, czy powiesz co nieco, jak komunikować jazdę na rowerze i w ogóle opowiesz co nieco o tym na konferencji. Ja sobie pomyślałem, jazda na rowerze. Jak w ogóle wygląda sytuacja jazdy na rowerze w Polsce? Jak to w ogóle wygląda PR-owo? Drodzy Państwo, jest źle. Jest absolutnie tragicznie. W sensie naprawdę, cieszę się, że takie konferencje powstają, bo ja nawet nie miałem pojęcia, jak bardzo jest źle. Dobrze, tutaj marki, z którymi współpracuję, tutaj, że mam zasięgi, że znam się na komunikacji, zostawmy to. Dobrze, więc co jest w Polsce... Ustaliliśmy również, że Wojtek zrobi komunikację, podejrzewam, że kilku zdjęć, bo na więcej nie będzie nas stać po tym wydarzeniu, także zobaczymy, jakie będą wtedy zasięgi. A, dobrze. Dziękuję. Drodzy Państwo, w każdym razie, co jest w Polsce popularne PR-owo? O czym się mówi? O samochodozie, o betonozie. I bardzo popularne są wszystkie wstawki od celebrytów, influencerów, którzy jadą samochodem i co robią? Dokładnie. Jedzie sobie najnowszym Mercedesem. Tutaj dziecko, niezapięte pasy, trzyma nogi na desce rozdzielczej i nagrywa podczas jazdy. Łamie wszystkie możliwe przepisy, jakie są możliwe, ta influencerka czy celebrytka łamie. Kolejna celebrytka, która widać w odbiciu w okularach przeciwsłonecznych, że jedzie, trzyma telefon i nagrywa i mówi do tego telefonu. I drodzy Państwo, jeżeli chcemy ogrzać się, bo ponieważ ten Instastories, jak i ten post, to były ogromne zasięgi, pudelek i tak dalej. Jako samorządowcy bierzemy takie przykłady i mówimy: drodzy influencerzy, drodzy celebryci, pozwólcie, że Wam przedstawię oto rower. I z rowerem nie mielibyście takich dram, jakbyście jeździli na rowerze. Wykorzystujmy takie tak zwane RTM-y. To my marketingowcy czy PR-owcy uwielbiamy skróty. RTM to jest jeden z takich skrótów, czyli Real Time Marketing. Czyli wykorzystujemy coś, co jest w tym momencie bardzo, bardzo mocno popularne. A że w Polsce jest bardzo mocno popularna samochodoza i absolutna krytyka każdego, kto ma drogiego Mercedesa czy drogi samochód, to wykorzystujmy to. Dobrze, drodzy Państwo. Polityka. Oj, tak. Porozmawiajmy chwilkę o politykach. To jest James Cameron, to jest były Prime Minister UK, który słynął z tego, że bardzo często jeździł rowerem do pracy. Nie zakładał kasku, nie tak jak Boris Johnson, który może mniej stylowo niż James Cameron, ale miał ten kask. Co łączy tych dwóch premierów? Drodzy, nie to, że pochodzili z partii konserwatywnej, absolutnie, chociaż to też, ale oni jeździli na rowerze. Nie bali się pokazywać, nie bali się fotografować. Co więcej, oni dzwonili do paparazzi, że hej, słuchajcie, będę jechał na rowerze do pracy. Możecie mi zrobić zdjęcie, jak chcecie. Żeby komunikować dobrze jazdę na rowerze, musimy się trochę zachowywać jak takie atencjusze. Czyli informować tych, którzy mają zasięg i informować tych, którzy mają aparat, a nawet troszeczkę czasami przypozować. Więc jeżeli jesteście z samorządów i macie swojego szefa, jakim jest prezydent, burmistrz, ktokolwiek, to zróbcie mu zdjęcie, jak jedzie sobie z rowerkiem do pracy. Niech pokaże innym, że da się, że można, że omija te korki. A jak to wygląda, drodzy Państwo, w Polsce, jeżeli chodzi o topową politykę? Nie mam nadzieję, że mi się nie dostanie teraz. Dobrze, więc Andrzej Duda.
prezydent. Znalazłem jedno zdjęcie przedstawiające, jak jeździ na rowerze. W zimie, w pełnym garniturze, w płaszczu, w rękawiczkach, przejechał się prawdopodobnie parę metrów. Czy to jest autentyczne? Przeraża mnie ten dźwięk fotografii, ale no trudno. Czy to jest autentyczne? Nie, to nie jest autentyczne, nikt w to nie uwierzy. Mamy kolejny przykład promocji rowerów. Pewna posłanka PiS, posłanka, chciała pokazać, że ma krzywe tam chodniki, więc wywaliła się na rowerze. I taką mamy promocję rowerową, drodzy Państwo, w Polsce wśród polityków. Wśród celebrytów jest nieco lepiej, jak zauważyłem, tylko że dalej, to są takie zdjęcia, które rzadko, są dosyć stare, nie ma w ogóle nowych, jakby celebryci znikli na przestrzeni czasu. A jak to się dzieje, jak to wygląda, drodzy Państwo, na Zachodzie, z PR-owego punktu widzenia? Bo to jest dramat. A jak to powinno wyglądać? Ja wiem, to zabrzmi strasznie, że oho, znowu Stany Zjednoczone. Ale zobaczmy na Stany Zjednoczone. To jest Joe Biden z pierwszą damą, którzy są ubrani po rowerowemu. Jadą sobie ścieżką rowerową na zwykłych rowerach. No wiadomo, tam jest Secret Service z tyłu. Ale się uśmiechają, mają kaski i się cieszą i jeżdżą sobie na tym rowerze. Czy to nie tak powinno wyglądać? No oczywiście, teraz porównajmy sobie. No, rozumią Państwo, o co chodzi. Dramat. Tu mamy ministra z... to jest prime minister z Australii, Tony Abbott, który jeździ profesjonalnie na rowerze. On nie ukrywa, że jeździ, bo on jest profesjonalistą, ma profesjonalny strój, on codziennie jeździ, może nie tak do pracy, ale, drodzy Państwo, on nie ukrywa swojej pasji. Bo co jest najbardziej zaraźliwe, jeżeli chodzi o komunikację? Emocje. Jeżeli ktoś ma emocje, to my chcemy to oglądać. Jeżeli mówca jest emocjonalny, charyzmatyczny, to wszyscy go oglądają. Tak samo tutaj mamy uśmiechniętego, pewnego siebie gościa, który wzbudza emocje. I tak, moi drodzy, powinna wyglądać prawidłowa komunikacja. Zresztą Zachód, a na Wschodzie? No, drodzy Państwo. Oczywiście, że jeździł rowerem. Oczywiście, że tak. Robił wszystko. Tak więc, drodzy Państwo, musimy, jeżeli mamy tutaj samorządy, jeżeli mamy tutaj ludzi, którzy mają dostęp do, nazwijmy to, wyższych stołków, porozmawiajmy ze swoimi szefami. Jednak powiedzmy im, że słuchajcie, mam takiego typa, Wojtek Kardyś, on wie, jak zrobić komunikację, zagadajmy do niego. Może tak. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o celebrytów, w Polsce jest źle, bo praktycznie takich zdjęć jak tutaj, to są zdjęcia, drodzy Państwo, pozowane. Bo Amerykanie wiedzą, że jak Sylvester Stallone jedzie rowerem, to on, czy Orlando Bloom, on nie jeździ tak na rowerze. On wiedział, że będzie miał zdjęcie, dlatego tak się świetnie ubrał. Ale zobaczcie, czy on nie wygląda jak jeden z nas? Tylko, że trochę lepiej ubrany, ale na takim zwykłym, fajnym rowerku. Tak powinna wyglądać komunikacja, bo widzicie, teraz każdy z nas może tak wyglądać, jak Orlando Bloom czy Arnold Schwarzenegger, tylko pokażmy taki komunikat. Wykorzystajmy ludzi z zasięgiem, wykorzystajmy ludzi, którzy mają autorytet. Mamy w Polsce ludzi, którzy reklamują rower. No, tutaj Jan Mensfeld, który akurat gdzieś mi przemknął, a był na pewno. Jan Mensfeld, który absolutnie jest jednym z influencerów rowerowych. I faktycznie, jak tylko może, to na Twitterze reklamuje rower tu, rower tam. Ekstra, super. Mamy tutaj Artura Celińskiego, który na tym zdjęciu widzicie pięcioro dzieciaków, czas przejazdu i tak dalej, który wytłumaczył, że rower jest lepszy od samochodu. I zrobił to w bardzo fajny sposób i to zdjęcie zyskało mega popularność na Twitterze. Tylko, drodzy Państwo, spójrzmy na te zdjęcia. No może inaczej. Spójrzmy na te zdjęcia. No, są rowery, jest wszystko, ale kurczę, nie są szare? Jakieś takie bez życia? Takie brudne? A jak powinien wyglądać prawdziwy przekaz PR-owy? Tak jak ja bym robił zdjęcie, jak ja sobie siedzę na rowerze, to ja bym chciał, żeby to wyglądało tak, drodzy Państwo. No jest różnica, co? My jesteśmy wszyscy, my żyjemy w świecie social mediów, gdzie wszystko jest ładne. Takie wymuskane, kolorowe, instagramowe. I takie coś się klika. Ktoś sobie pomyśli, okej, ja chcę wyglądać jak ten typ.
Ja chcę mieć taki rower, ja chcę wyglądać tak jak ten gość. I on czuje mega, czuć od niego energię. Czujecie? Czujecie tą energię? Ja nie chcę roweru. Chcę rower. Nie chcę. Chcę. Dobrze, drodzy Państwo. Jeżeli naprawdę musimy wstawić zdjęcie, nie mamy fotografa, to zróbmy jednak, żeby ktoś się pojawił na tym zdjęciu. To jest Gordon Ramsay, który jest słynnym celebrytą, kucharzem, którego pasją jest startowanie w triatlonach. Który uwielbia startować w triatlonach i bardzo reklamuje właśnie rower. I zawsze stara się pokazywać swoją twarz na zdjęciach. Dlaczego? Oprócz tego, że jest rozpoznawalny, to pamiętajcie, jeżeli robicie sobie zdjęcie z rowerem, to zdjęcie z twarzą ma 80% większą szansę na to, że będzie polajkowany. Bo my nie reklamujemy roweru, my reklamujemy twarz, która się uśmiecha. A dopiero potem jest rower. Więc jeżeli chcemy zareklamować rower, to ktoś musi być na tym zdjęciu i musi się uśmiechać. Pomysł. Nie mamy pomysłu, jeżeli naprawdę nie mamy fotografa, nie chcemy się pojawiać na zdjęciach, to wymyślmy sposób na dobrą komunikację. Tutaj, o Jezu, już nie pamiętam jak się nazywa to, to jest Behind the Wheels, coś takiego. To jest fajne, takie dosyć znane konto na Instagramie, które zawsze w tej samej konwencji pokazuje rower i widoczek z tego roweru. Drodzy Państwo, to wygląda jak kampania reklamowa. Te zdjęcia są zrobione telefonem komórkowym i to jest najlepsza reklama roweru, jazdy na rowerze od dłuższego czasu. Jaką widziałem w Polsce, jakby była taka reklama, to gwarantuję, żeby, drodzy Państwo, ludzie faktycznie zauważyli, Boże, świat jest piękny. Prawda? Kolejna rzecz. Infografiki. My uwielbiamy infografiki. My uwielbiamy, jeżeli coś graficznie jest przedstawione w bardzo prosty sposób. Czyli na przykład koło to jest procent, tutaj mamy jakąś tam statystykę, wszystko na rowerze, to jest ładne, to się udostępnia dalej. I my jako użytkownicy internetu uwielbiamy takie coś. Czego nie znosimy? Ścian tekstu. Więc mogą Państwo sobie pisać blogi, mogą Państwo tworzyć badania, turbo fajne ekstra badania. Co z tego, jak tego nikt nie przeczyta? Infografiki są takie bardzo leciutkie, fajne na Instagram, na broszurkę, na szybki rzut okiem. Okej, faktycznie mają rację. Kolejna rzecz. Czy wiedzą Państwo, co to jest sztuczna inteligencja? Otóż żyjemy w czasach, gdzie sztuczna inteligencja generuje nam grafiki, jakie nie tylko chcemy. Na przykład te wszystkie grafiki są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I to jest, drodzy Państwo, lubicie to słowo, darmowe. To jest, drodzy Państwo, darmowe. Jeszcze. Więc jeżeli nie mamy grafika, który, a potrzebujemy zareklamować rower, to w programie Midjourney, teraz powstała piąta wersja, możemy takie grafiki wygenerować sobie za darmo. To są fajne, to są ciekawe grafiki, to są zabawne grafiki, które możemy wykorzystać do promocji. Nie dość, że będziemy modni na czasie, no bo wykorzystujemy sztuczną inteligencję, to jeszcze zareklamujemy, drodzy Państwo, rower. I kolejna rzecz, którą wiem, że uwielbiacie, bo ja też. Memy. Memy, nic nie przynosi się tak wirusowo, jak memy. Ktokolwiek z Was obserwuje konto Make Life Harder, ten wie, czym są memy i jak doskonale to się potrafi przenieść. I drodzy Państwo, memy pozwalają w bardzo prosty i szybki sposób przekazać, że samochód jest beznadziejny, a rower jest super. I taki mem, i teraz jak stworzyć takiego mema? Memy się tworzy bardzo intuicyjnie i faktycznie do tego potrzebna jest smykałka. Ale czasem wystarczy prosta grafika, prosty tekścik i udostępnia się to, drodzy Państwo, samo. A Wy, jako samorządowcy, czy jako politycy, czy ludzie, którzy chcą reklamować rower, wychodzicie na luźnych, fajnych gości. A wszyscy o tym marzą, żeby być luźnym, fajnym gościem w internecie. Dobrze, drodzy Państwo, przejdźmy do treści trochę bardziej hardkorowych, influencerzy. Wszyscy wiemy, kim są influencerzy, a co powiecie na influencerów, którzy nie istnieją? Ta influencerka premiuje rower, jest jedną z najpopularniejszych influencerek wirtualnych.
Ona nie istnieje. To jest influencerka, która jest wygenerowana komputerowo. I ona uwielbia jeździć na rowerze. Co z tego, że nie istnieje? Ale reklamuje jazdę na rowerze. 6 milionów ludzi ją obserwuje. 6 milionów ludzi. Czy w Polsce mamy wirtualnego influencera? Nie. Dlaczego? A mógłby być pierwszym pionierem, który jeździ na rowerze i to byłby wirtualny influencer, który nie dość, że jest wirtualny, nie istnieje, jest motny, to jeszcze jeździ na rowerze. Możemy sobie wynająć takiego influencera, jest specjalna agencja, która wybieramy sobie daną influencerkę, która jest na przykład Galaxię, ona nie istnieje, ale możemy przystosować ją, żeby jeździła na rowerze i była na naszym kanale. Kolejna rzecz, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o wirtualnego influencera, to już się dzieje. To jest wirtualny influencer, mocno dopakowany, oczywiście z Wielkiej Brytanii, który jedyne co robi, to reklamuje jazdę na rowerze. Nazywa się Ion Gottlich. 70 tysięcy followersów. Ion Gottlich. I on jest oczywiście zabawny, ale to, co jest najważniejsze, on jest, drodzy Państwo, idealny do promocji roweru, bo to jest napakowany typ, który przez 24/7 będzie reklamował jazdę na rowerze. Coś wspaniałego z PR-owego punktu widzenia. No i na sam koniec, bo już kończąc, bo widzę, że mi się czas już dawno skończył. Wertykalne, drodzy Państwo, wideo. Czy wiecie o tym, albo inaczej, przyjdźcie do swoich firm, przyjdźcie do swoich miejsca pracy i poproście informatyka, żeby wam wyciągnął demografię, kto wchodzi na wasze strony internetowe. I co się okaże? Jestem w stanie dać swoją lewą, prawą i trochę głowy uciąć, że 90%, 80-90% wejść będzie przez mobile, a nie przez deskopty, czyli laptopy i tak dalej. Żyjemy w erze mobile. I teraz, jeżeli przygotowujemy film, a pamiętajmy, że teraz absolutnym trendem i wszystkie algorytmy w każdej społecznościówce chcą filmy, bo filmy przyciągają, bo filmy są fajne i filmy powodują, że my chcemy nie czytać, bo nikt już nie chce czytać. Czytanie jest takie, wiecie, są 2002 rok. Teraz chcemy wideo, najlepiej do 2 minut. Najlepiej na TikToku czy na Instagram Reels. I jeżeli robimy wideo, to musi być wideo wertykalne, tak jak tutaj. Wertykalne, czyli w tym formacie mobile. Nie, skończyły się czasy, kiedy robiło się profesjonalne wideo z ekipą, sorry wszyscy filmowcy tutaj, profesjonalne wideo z ekipą i z kamerą. Teraz są tak zwani wideografowie, którzy kręcą komórką przepiękne wideo. I mam dla was 2 wideo. Pierwsze jest o Pakistańczyku, który przejechał 30 tysięcy czy 50 tysięcy kilometrów na rowerze. My name is Kamran Ali. I'm from Pakistan. I have been traveling around the world by bicycle for 7 years. I have cycled over 50,000 kilometers across 43 countries. In 2015, I quit my job to fulfill the dream of cycling from Germany to Pakistan. Dobra, przepraszam, bo nie mam za bardzo czasu, więc nie będę pokazywał całego filmu. Nie będę pokazywał całego filmu. W każdym razie chciałbym tylko pokazać, że on to wszystko nagrywał. Uwaga, niepopularna. On to wszystko nagrywał sam. I to wszystkie ujęcia, on nagrywał to sam. Nie było żadnej ekipy. To wszystko było w formie wertykalnej i ten film ma miliony, drodzy Państwo, miliony wyświetleń i komentarzy. A tu mamy przykład z Polski. Kup auto i przestań dziadować. I gość odpowiada w swój sposób. Uwaga, niepopularna opinia. Nie chcę mieć samochodu. Mam zrobione prawo jazdy, ale fizycznie nie chcę mieć swojego prywatnego samochodu. W obecnym momencie mojego życia totalnie mi się to nie opłaca. Samochód to bardzo duże koszty. Trzeba go kupić, ubezpieczyć, naprawiać, tankować, no i gdzieś zaparkować. W Toruniu, gdzie mieszkam, jest bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska. Gdziekolwiek mogę dojechać autobusem lub tramwajem, a i tak rzadko z tego korzystam, bo mam swój rower ze wspomaganiem elektrycznym, który pozwala mi się przemieszczać po mieście szybciej niż samochodem. Do tego jest bardzo tani w używaniu. Podróży mi... I teraz, drodzy Państwo,
ten film, gdzie facet sobie nagrywa, jak jedzie rowerkiem. Trzyma sobie ręce, bo kamerka jest na kasku. Dograł sobie voice over, czyli nagrał sobie dźwięk w tle. I drodzy Państwo, taki najprostszy film na świecie. Powstanie tego filmu to jest, drodzy Państwo, żeby wam nie skłamać, 15 minut. 15 minut. Gość sobie jedzie rowerkiem i w tle mówi. To jest nagrywane oddzielnie. Wiecie Państwo, jaki to jest zasięg? Mówimy tutaj o 500 000 zasięgu, 2000 komentarzy. Najprostszy film na świecie. To jest tak, drodzy Państwo, proste. Tak proste. Podsumowując, pamiętajcie, jak komunikujemy rower, cokolwiek komunikujemy, to może być, to porady mogą być do wszystkiego, to, drodzy Państwo, jakość. Zawsze musi to być jakość. To muszą być zdjęcia kolorowe, estetyczne. To muszą być zdjęcia takie, że nie wstydzimy się im pokazać naszym rodzicom, małżonkom, partnerowi, córce, synu. W sensie każdy ma być wow. To ma być takie zdjęcie. Autentyczność. Nie jeździmy rowerem w garniturze i widać ewidentnie, że to jest pozowane zdjęcie, bo nam nikt nie uwierzy. Żyjemy w dobie udawania absolutnie wszystkiego. My jesteśmy jako użytkownicy przewrażliwieni na punkcie byle jakości. Więc my, jeżeli chcemy naprawdę coś zareklamować, musimy być w tym autentyczni. Edukacja, porada, ciekawostka, historyjka w formie infografiki dla przykładu. Drodzy Państwo, bo to się po prostu udostępnia samo. To zawsze ciekawostka się pięknie udostępnia, o wiele lepiej niż jakiekolwiek badanie, na które są wydane setki tysięcy dolarów. Wideo wertykalne, bo to jest trend i tego już nie zatrzymamy. Influencerzy, niekoniecznie wirtualni, ale korzystanie z influencerów to jest absolutny must have, ponieważ jeżeli chcemy dotrzeć do generacji Z, czy do milenialsów również, to musimy wykorzystać influencerów, bo to jest najprostsza i, drodzy Państwo, najtańsza, jedna z najtańszych dotarć do tych targetów i w końcu regularność, drodzy Państwo, korzystając z tej terminologii, to nie jest sprint, a to nie jest terminologia, kurczę, kolarska, no trudno, biegowa. W każdym razie to nie jest sprint, to jest maraton. Więc, drodzy Państwo, jeżeli chcemy, żeby komunikacja była autentyczna i komunikacja faktycznie trafiała do naszego targetu, czy tam osoby, która nas interesuje, to musi być regularna. To nie może być tak, że dzisiaj wrzucimy, za miesiąc nie wrzucimy. Nie. Dwa razy w tygodniu, idzie wiosna, to już teraz powinniśmy mieć całą strategię. W lecie jest inna strategia, na jesień jest inna strategia, a w zimie przypominamy. I to powinno być rozplanowane. I w końcu wielokanałowość, co my marketingowcy nazywamy omni-channel. Nie wiem, dlaczego my zawsze sobie utrudniamy te proste słowa. W każdym razie wielokanałowość. Działamy na każdym możliwym kanale. Drodzy Państwo, jest Facebook? Jest, oczywiście. Ale jest też Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Wykop. Jest tego, drodzy Państwo, 18, jak liczyłem ostatnio. I musimy być na jak największej ilości. No, to dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tak, nie wiem, czy Państwo chcieliby pewnie zadać pytanie, ale musimy szanować kolejnych naszych, chyba że jedno pytanie. Ja wiem, że tam już będą protesty. Mają Państwo pytanie, czy wszystko było tak obrazowo pokazane, że jest jedno pytanie, proszę bardzo. Tak, ja się chciałem zapytać, na ile to się może przełożyć na rzeczywistość, na ile to ktoś sobie zobaczy i no fajny gadżet i to w sumie tyle. Co jest gadżetem? No bo ludzie sobie zobaczą, no fajnie, że ktoś sobie jeździ i jakby na ile to się przełoży na to, że oni rzeczywiście później zaczną z tego roweru korzystać, no bo jakby no oglądamy wiele różnych fajnych rzeczy, ale to nie znaczy, że my później to wdrożymy. Nie, oczywiście. Wiedzą Państwo, co to jest iPhone? Oczywiście, że tak. Kiedy zobaczymy pewnego celebrytę, aktora, polityka, którego my szanujemy jego światopogląd, jego narrację, chcemy być taki jak on, to my chcemy się zachowywać, my chcemy się ubierać, my chcemy korzystać z tych rzeczy, które on mówi, przekazuje. Tak działa marketing. Czyli inaczej, dlaczego my, marketingowcy, wydajemy setki tysięcy złotych, dolarów, cokolwiek, żeby stworzyć pewne wrażenie?
bo to wrażenie zostaje w głowie. Podświadomie my chcemy być, my sprzedajemy pewną narrację, która zostaje u odbiorców w głowie i proszę, uwierz mi, to działa.